Tutaj są te moje bzy białe. Nazywa się to. Muszę zobaczyć. Beauty of Moscow. Syringa, I don't know what syringa. The Beauty of Moscow. Także ma już kilka lat. Jak pachną. Już przekwitają, znowu trzeba będzie rok czekać. Ale jest po prostu ślicznie, wszystko pachnie. Tutaj konwaliki moje też już przekwitają. No i tak jest tutaj na naszej tej ulicy. Zieloniutko się zrobiło. Mój ogródek też kwitnie. Kot ma zakaz wychodzenia z domu. No już bez, już mój przekwit. Bo niestety zabił dzisiaj chipmunka. Także przychodzę z pracy, a Zee mówi: nie wypuszczaj gnojka z domu. A ja mówię: dlaczego? Bo musiałem chipmunka pochować. No i tak niestety. Także masz szlaban Teddy. Nie wiem, czy on ma takie dziwne. Znaczy nie dziwne. On i większość kotów, tylko Sali taka po prostu nie była. Tutaj kupiłam nowego kwiatka. Nie wiem, jak on będzie się. Jak on się tu będzie rozrastał, ale taki ładny dosyć. No i tu tak wszystko sobie rośnie. Uporządkowałam moją ścianę, dokupiłam tego brakującą roślinę tu, tą czwartą. No i tak wszystko tutaj już Maciejka wschodzi. Tu już jest taka z tamtego roku, co przeżyła, niedługo zacznie kwitnąć. No i tak o, tak to wygląda, tu hibiskusy, tutaj posiałam tą czarnuszkę, zobaczymy jak to wyjdzie, także wychodzi, tu nie ma nic, tu jest mój piękny passion fruit, znaczy nie passion fruit, passion flower, beautiful, to jest ta wasza marakuja po polsku się nazywa, zdaje się. No i tak, tutaj już różyczki mi wychodzą. Znaczy te już są, ale to są fake. Aha. A to już będą niedługo. Takie ładne czerwone. I tak to tu wygląda. O, właśnie.